Jakie były te sierpniowe okonie? Najpierw zobaczymy, czy coś tu z okoniem jest, czy to jeszcze wszystko za wcześnie. Kaczka. Dopiero okonka obudziłem obrotówką. Rzucimy go sobie na razie do basenu. Zobaczymy, czy coś jeszcze dołowimy. Musiałem szybko kręcić. Dopiero był jakiś ruch. No, następny. Dosyć szybko prowadzę obrotówkę, czasami zatrzymam. Ale poza tymi dwoma na razie nic więcej. Poprzednio spróbowałem z dna. O, a one nie są na dnie, są w pół wody. No, ten już stara się chociaż kołowrotek rozruszać. Są w pół wody, nie są przy dnie. No, zdecydowanie najładniejszy. Dwukrotnie spuściłem na dno obrotówkę i nie miałem żadnego brania. A jak prowadzę w pół wody dosyć energicznie, to te brania się pojawiają. Zobaczymy teraz gumeczką, czy to jest różnica. No, usiadł. Jest i na gumeczkę. Delikatnie biorą, ten nie jest duży. Na gumeczkę jest oczywiście mniejszy. Na imitację jakieś larwy, pijaweczki. Kręcą się. Jakieś tam się trzy udało i był koniec. Więc dowracajcie sobie. Już chciałem się zwijać, ale jeszcze mi taki okonek 25-27 wziął i ciekawe, czy może się troszkę ruszą jeszcze pod wieczór, czy to tylko przypadkowe są takie co jakiś czas brania. A już chciałem szczupaka poszukać. Mam nową przynętę do przetestowania, jedną, drugą. Zobaczymy. Woda strasznie wzmocniona. Na polach żniwa. Bardzo, o, siedzi bardzo dużo słomy. Pływało po wodzie. Jaki maluszek. Widoczność niestety nie za duża, ale połknąłeś mocno, daleko, głęboko. Ty tam uciekaj. Tego większego mam w podbieraku, ale takie małe to. Także woda niestety straciła swoją przejrzystość. Bardzo dużo słomy z pól nawiało na wodę. Widać było bezwiecznie, bo było tego mnóstwo. Teraz troszeczkę powiało, to widzę, spędziło to w brzegi. No i brak tej czystości wody chyba nie wpłynie pozytywnie na brania. Nawet ładny okoń. Wszystko takie 22-24 tutaj. Szczupaków w teście nie było, a
No konie są, tam przyciekaj od razu, tak co chwilę. Będę jechał, to nie będziesz mi nic odprowadzał. O, konie są. Piękne niebo, czyste. Dzisiaj zapowiadają deszcz meteorytów, czyli Perseidy. Proszę, proszę. Aż wypadałoby na nockę zostać. O, przydusi. Kolejny ładny. Tak, jesteście tutaj. Jesteście, można by się z wami bawić i bawić. Poranek nad wodą to najlepsze wyciszenie. No dzisiaj trochę okonka, głównie okonka. Spróbuję powiedzieć okonki sierpniowe. Były lipcowe, powinny być sierpniowe. Oby się udało. No i gdzieś miejscami na pewno za szczupaka w tych miejscówkach, w których wiem, że przebywają, lubią przyjść, to na pewno będę próbował. Dzisiaj bez echosondy, bez podpowiedzi. W echosondzie akumulator się skończył. Także, że na razie będziemy bazować bez i będę posługiwał się tym, co widzę na wodzie i bazował na tych miejscówkach, które znam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nic do boju. W tej słomy jest tyle, że... Zobaczymy, czy trzeba je ruszyć, poruszyć. Żeby coś się zaczęło dziać, czy to nie ma znaczenia. Na razie ich po prostu nie biorą, czy ich nie ma. Słońce już wstało zza las. Zza lasu jedziemy. Żadnego odprowadzenia, żadnego dotknięcia. Tylko chodzi jak szczupak, a nie jak okoń. Niestety. No coś zaczął bić może. No chyba. Chyba jednak. Zobaczymy co to. Zszedł. Zeszło. Co to było? Nie powiem. No i w ten bezrybny poranek na obrotóweczkę taką ładną. Miałem bardzo ładne branie i bardzo ciekawy hol. Nie wiem, czy to był do końca okoń, czy to nie był szczupak mimo wszystko. Ja łowię na Dragona Mikrospecjala. Długość 2,13 do 14 gram. Natomiast w tej wędce pękła mi szczytówka. Złamała się. I jeden ten sektor końcowy wyrzuciłem i przy obrotówce on się całkiem nieźle spisuje. Na kołowrotku mam nawinięty 100 metrów fluorokarbonu 0,18. Dlatego te brania, mimo że ona jest dosyć sztywna, te brania są bardzo miękkie i bardzo mocno amortyzują. Ale było coś, nic się nie działo, kompletnie nic się nie działo. Głęboko spuściłem, pociągnąłem i była chwila przyjemności. Ale nie daje mi to spokoju i nie wiem, co to jest. Co to było, nie wiem. No zobaczymy.
czy obrotówka na stałe już zagości w moim arsenale i wróci do łask. Także czas pokaże. Także. Stasiu, pozdrawiam cię, bo na obrotówki łowię. Znaczy nie teraz, ale widziałeś, nie? Co się dzieje. Nie daje mi spokoju, co to było. To jest... Już zobaczyć tą rybę, to pół bieda, ale nie daje mi spokoju, co to było. Bo jak to był okoń, to szkoda, bo mógł być fajny. Jak szczupak, to mogła być 60 i też by tak walczyła. Trzeba się skupić na tym, co jest, a nie rozważać, co było. Aczkolwiek zawsze mówię, największa ryba zostaje zawsze w wodzie, to jest tanie wyciągnięta. Ale najgorzej nie wiedzieć, co to było. Nie wiem, co to mogło być, nie mam zielonego pojęcia. Jacek, co to było? Grzesiu, wędkarzu ze Szwecji, proszę mi tutaj ładnie napisać. Co mi uciekło? Trochę porzucałem za szczupakiem. Teraz na delikatnie na imitację robaczka za okonkiem. Zobaczymy, bo poza tym jednym holem straszna cisza. Niestety wrócimy do obrotówki i zobaczymy, co nam obrotóweczka da. Może ruszy tego drapieżniczka trochę, tego okonka, chociaż nawet tej drobnicy nie widać, jakby chodziła. No co jakiś czas coś się chlapnie, ale nie chodzi. Myślę, że tego świństwa, co jest na wierzchu, słoma, jakieś pyłki, no to po żniwach, no niestety. Ale to im przeszkadza, że to im nie pomaga. Będę musiał się przesunąć dalej i szukać dalej, no tutaj. Tutaj swoją przygodę już miałem. O, słoma. Dziwne, no. Żadnego brania. 2 godziny łowienia, żadnego brania ogoniowego typowego. Jeden hol. Coraz bardziej myślę, że był to szczupak, no bo okonie są nieaktywne. Coś powoduje, że nie chcą. Naprawdę. I woblerem łowiłem. Obrotówką. O! O! Obrotówkę wziął. Nareszcie znalazłeś. Trochę się pokazały i przyszedł pierwszy pie. Może nie największy, ale jest w końcu. Bez pasków. Śledzik. O, nie ma pasków. No, obrotówkę się skusił. No jak nie tutaj, to gdzie? No dokładnie. Tu jest... Drobnica się pokazała. Więc zobaczymy. No ale jest pierwszy. Dużo przepłynąłem, długo szukałem. Tu się pojawiła drobnica. O! O! Ładnie walczy. Wierzchem idzie jak... Tak jakoś za bok zapięty. No, obudził się. Obudził się. Obudził się. Wezmę was do podbieraka, bo jesteście coraz większy. Na razie obrotówka się sprawdza.
O! Malutki, a tak przyłożył. Puścimy trochę głębiej. Aż niedużo drobnicy tu wyszło, co dobrze zapowiada miejsce, ale ile się ich naszukałem. Już siedzi z dna. Siedział. Z samego dna. Ssanego na taki pasiak. Zobaczymy na gumkę z dna, czy coś uderzy. Tu już uderzyły gumeczkę. Jest ich tu trochę. Się można pobawić chociaż. No. Gwizdopodobnej nie chciały. Zobaczymy. Wracamy do obrotówki. Zobaczymy, co nam zrobi tutaj obrotówka. Jest na dnie. No i siedzi. No i jednak nie chcą glizdy. Chcą mieć trochę szumu. Kolejny taki 22. Jest na dnie. Jedziemy. I tutaj spod tej drobnicy, ale ładnie. Ładnie się bawicie, ładnie. Już chodź. No już. Kolejny, który mam nadzieję urośnie do 40, bo już ma dobre zadatki. Pokażcie tu się. Obyście wszystkie urosły, jak największe, nie dajcie się tam zjeść. Wiatr się troszeczkę zerwał. Od dłuższego czasu próbuję złowić okonia. Na gumki, czy to na imitację rybki, czy na glizdę. Nie ma nawet pobicia. Na obrotówkę jeden malutki się zameldował, ale jakby się wyłączyło. No cóż powiedzieć, no okonie nie brały. Ale też zauważyłem, że
Szczupak stał się aktywny. Dwa razy tutaj coś się rzuciło. W miejscu okoniowym nie brało konie, bo im się to szczupak kręci. Fajne uderzenie w pół wody. Taki. Oj, zielsko wesz. Linka weszła. No, pochadzaj sobie lepiej tutaj. Bo masz 70. Nie chciałbym cię. No, taki firmowy. O, zielsko. Wstawiłeś. Skoro konie nie biorą, to znaczy, że coś się musiało wypłoszyć. Nie. Nie, masz 70, ale... Ale jesteś. Bardzo ładny. Bardzo ładny, grubiutki szczupaczek. Porzucałem kilka razy i strzał. Wypuszczamy. Idź, kochany. Urośnij co najmniej do metra. Nie daj się nikomu zjeść. I przestań mi straszyć o konie. Odpłyń sobie, odpłyń, 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 odpłyń. cm. Niby nieduża, a tak cieszy. Miały być o konie, jest szczupak. Może przestanie je teraz straszyć, to i okonki wrócą. Złowiliśmy szczupaka. A jakonki się nie boją. O, ale ten. Ach, zszedł, a szkoda. A, poprawione. Czyli nie zdjąłeś gumy, poprawione. Myślałem, że będziesz... No ciut jesteś większy, ciut jesteś. No tylko mam szczupaka wyłowić. Już się uaktywniacie. Wśród drobnicy są okonie. Nawet dwa były, trzy przyszły za nim. Czyli nie jesteście gdzieś na dnie, tak jak was szukałem, a jesteście w drobnicy. Dlatego ona tak ucieka co chwilę. No właśnie, nie trzeba głęboko. Nie trzeba głęboko, wystarczy troszeczkę podciągnąć, przyspieszyć obrotóweczkę i się meldujecie. O, obudziłeś się, co? Liczę na to, że mi nie odprowadzicie, więc was wypuszczam. Och, poszedłem. Się bawiłem. Pierwsze sierpniowe okonie były chimeryczne. Przede wszystkim chimeryczne. Brały mizernie. Niezdecydowanie, nie miały preferencji co do jednej przynęty. Dużo połowiłem na obrotówkę, czyli wymagały jakiegoś większego ruchu. Chciały się ścigać, gonić. Ale były momenty, kiedy brały z dna na przykład imitację robaka. Zobaczymy, jak kolejny wypad. Zobaczymy, jak ten sierpień się generalnie ułoży. Mam nadzieję, że woda się trochę poprawi i pogoda się ustabilizuje. Może będzie lepiej. Fluorokarbon przy obrotówce się sprawdził jako główna linka, a też powodował wydłużenie zacięcia. Nie czuło się takiego potężnego uderzenia przez to, że fluorokarbon się bardzo rozciąga i na tej długości amortyzuje to uderzenie. Do niego trzeba mieć sztywną wędkę, więc ze złamaną szczytówką dawał jak najbardziej radę. Można powiedzieć, że się z obrotówkami przeprosiłem. Będę ich pewnie co jakiś czas używał. Tylko zmienię na plecionkę linkę główną, żeby poczuć to mocniejsze uderzenie. Myślę, że wtedy hamulec będzie bardziej rozkręcony i spokojnie będzie to przyjemniejsze dla ręki. Czas do domu. Rosnąć i nie dać się zjeść. Najważniejsze.